Witamy Państwa w naszym programie. W dzisiejszym wydaniu m.in. przegląd wydarzeń, rozmowa o sensie pielgrzymowania oraz wizyta w parafii w Niemczech. Zaczynamy i zapraszamy. Parafia Niemczańska jest parafią niezbyt dużą, bo liczy sobie niecałych 3000 ludzi. Naszą parafię tworzy miasto Niemcza i cztery przysiłki, które okalają miasto. Kościół był wbudowany jako kościół protestancki pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Stąd mamy tutaj figury apostołów. Natomiast gdy przejęła go parafia katolicka po II wojnie światowej, to została zmieniona nazwa na Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. W naszej parafii funkcjonuje kilka grup. Mogę powiedzieć, że takich wiekowych, czyli rozpoczynając od najmłodszych, Dzieci Maryi grupa. To jest grupa dzieci od 6 do 11 lat. Grupa Dzieci Maryi to jest grupa, która funkcjonuje u nas w parafii od zeszłego roku, od października, listopada, czyli można powiedzieć, że to jest raczkująca formacja dla naszych dzieciaków. Dzieci jest łącznie około 17 osób. Angażujemy się w każde święta, które są w naszej parafii według kalendarza liturgicznego. Czyli począwszy już od grudnia byliśmy na wszystkich roratach. Nasze dzieci przygotowały wcześniej swoje lampiony, czyli każde dziecko miało swój własny lampion. 2 tygodnie przygotowywaliśmy właśnie ten lampion, żeby po prostu dzieci czuły, że to jest ich, że z tym lampionem przychodzą do kościoła. Razem z rodzicami współpracujemy właśnie w tej formacji Dzieci Maryi. Mogę na przykład wspomnieć o takiej bardzo fajnej inicjatywie, jak jarmark bożonarodzeniowy. Przygotowywaliśmy z mamami uszka. Było około 500 sztuk uszek i później na tym jarmarku sprzedawaliśmy te uszka. Oczywiście były również ciasta upieczone przez i nasze dzieci, i ich mamy. I później z tych pieniążków uzbieranych wybieramy się do Częstochowy, więc to jest taka nasza inicjatywa, że sami najpierw dodajemy coś z siebie. Oczywiście to jest właśnie sprzedawane i później będziemy mogli sobie za to pojechać do Częstochowy. Kościół został wbudowany w XIX wieku. Ewenementem jest, że w ciągu roku czasu, bo jego lata budowy to 1864-1865. Kościół jest wybudowany w stylu neoromańskim. Razem z kościołem powstały organy. 2 lata temu obchodziliśmy 150-lecie istnienia organów. Organy, na których gram, zostały zbudowane w 1866 roku. W zasadzie w momencie, kiedy kościół został wybudowany, te organy powstawały razem z nim. Zostały one zbudowane przez firmę Rimmer, a później w 1925 roku przebudowane przez firmę Sauer z Frankfurtu nad Odrą. Wyjątkowość tych organów polega na tym, że piszczałki, które są tutaj zawarte, a jest ich około 1500, w 80% odpowiadają stanowi faktycznemu zbudowy tych organów. Czyli jak przyszedł Sauer, ten, który zbudował największe organy w hali stulecia, największe organy na świecie, to dobudował w zasadzie 20% głosów do tych organów i wśród organistów panuje takie przekonanie, że ten instrument jest wyjątkowy, ponieważ
został przebudowany przez Zauera i teoretycznie powinien brzmieć jak te organy Zauera, tak jak na przykład w Katedrze Wrocławskiej, które to właśnie są te największe organy, które zostały przeniesione z hali stulecia, a nie brzmi tak. To brzmienie jest wyjątkowe właśnie przez to, że znajduje się w nich ta cząstka tego Rimera, który te 150 kilka lat temu je budował. Akustyka w tym kościele jest bardzo dobra, w związku z tym, że mamy sklepienie drewniane, nie ma dużego opóźnienia. Nawet jak ja w tym momencie mówię, to pogłos w kościele gdzieś sięga około 3 sekund. Dlatego wszystkie zespoły śpiewacze, które tutaj przyjeżdżają, soliści, instrumentaliści, bardzo chwalą tę akustykę, ponieważ ona jest taka naturalna. To, co instrument zagra, czy skrzypce, czy trąbka, czy śpiewak zaśpiewa, jest tak naprawdę niemalże 1:1 odzwierciedleniem w kościele. Oprócz kościoła parafialnego znajduje się jeszcze na cmentarzu kościół, który jest remontowany, świętego Wojciecha z XVII wieku, ale budowany na założeniach fundamentowych z X wieku. Oprócz prowadzenia grupy Dzieci Maryi w naszej parafii opiekuje się Centrum Polskie Gniazdo imienia Jana Pawła II w Niemczy. Jest to miejsce spotkań dla dzieci, młodzieży, dorosłych, miejsce również noclegowe dla turystów. Jesteśmy w stanie zagwarantować nocleg dla 35-38 osób w naszej właśnie Niemczy. W 2015 roku Fundacja Polskie Gniazdo przejęła od Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej obiekt, w którym się znajdujemy. Jest to obiekt poklasztorny, w którym 16 października 2015 roku ksiądz biskup Ignacy Dec, biskup świdnicki, otworzył nową perspektywę dla tego miejsca. Jest to Centrum Spotkań Polskie Gniazdo imienia świętego Jana Pawła II. To miejsce to jest miejsce konferencji, miejsce rekolekcji, miejsce koncertów. Jest taką bolączką, że to zainteresowanie kościołem, praktyki religijne w naszej parafii wynosi to mniej więcej 25%. Nie odbiegamy średnio od krajowej. Niemniej jednak jeszcze kilkanaście lat temu było dużo więcej. Jest to spowodowane tym, że młodzież stąd ucieka, natomiast starsi ludzie starzeją się, są schorowani i w związku z tym nie widać ich tutaj w świątyni. Ale ci, którzy uczęszczają, którzy są związani z parafią, są bardzo życzliwi i widać, że zależy im na losie parafii i na losie tej świątyni.